Słuchajcie, no zdarzyło nam się coś nieprawdopodobnego. Chyba w poprzedniej edycji czegoś takiego nie było. No emocje na najwyższym levelu. Tembr głosu, siła tego głosu, naturalność, a przy tym miałam w ogóle wrażenie, że dla Magdy to śpiewanie to nie jest żaden wysiłek, to po prostu przyjemność. Znaczy to jest taka swoboda, tak. Wiesz, że normalnie my zapominamy, że jesteśmy w jury. Heniu śpiewał razem dokładnie, z Magdą. Wiesz, patrzysz i jakby, wiesz, zostajesz tutaj sam na sam z artystą. Dokładnie, ale patrzcie, jaka ekspresja, prawda? Piękne piano. I to... Z fortepianem, tylko wokal, fortepian. Tak i... Pięk... Ale jaka siła, siła wyrazu, jaka dynamika. Wszystko piękna, pasowało, naprawdę... ciało, balans. Aż się chce słuchać. Tak. Magda nas bardzo wzruszyła, naprawdę. To zagrała na naszych emocjach absolutnie. Szczerze mówiąc, chciałbym usłyszeć autorskie wykonanie Magdy jakiegoś kawałka, który sama napisze. A w ogóle w wielu utworach chciałoby się ją usłyszeć, prawda? Więc... Ale teraz widzisz, nawet niekoniecznie jeśli sama pisze, bo nie wiadomo, czy pisze, ale jej się chce słuchać. A poza tym ona była sobą w tym coverze Lady Gagi i to jest sztuka. Pięknie. Pięknie. Pięknie.